Oznaczyłem drzewo, z którego będę wybierał sok z brzozy. To jest odznaczenie. Drzewo ma około 30 lat. Jest piękne. Mniej więcej na wierce w ten sposób, pod takim kątem. Tutaj będzie gdzieś z kilku patyczków zaczep, żeby się butelka nie zerwała. Tu będzie włożony szlaufik, będzie sobie soczek spływał, a potem jak zakończę pobieranie z tego drzewa, to zakorkuję otwór korkiem od wina. O, jeżynie. Idziemy dalej. To drzewo, no, pewno też ma ze 30 albo więcej lat. Jest wielkie i piękne. To jest to samo brzoza. Tutaj to chyba też zrobię otwór kontrolny, że pobierzemy troszkę soczku na sprawdzenie, żeby grawitacyjnie było to najbardziej efektywnie, żeby spłynęło, to dziabnę ją tutaj, o, to będzie pięknie pod takim kątem, będzie ładnie spływało. I tak samo zaczopujemy otwór, ale że wlazł w jakieś jeżyny. Kurde, skąd to się wyrosło? Tutaj tak samo brzoska. Ta brzoska ma na pewno 25 lat, ale już się wyłożyła, więc tu będzie też dobrze ją gdzieś tu dziabnąć i powiesić coś. Akurat tu mamy już mechanizm trzymający butelkę. Jezu, tutaj przejść to jest w ogóle... Kurde, tyle lata, skąd to się wszystko tu porosło? Ona jeszcze wylazła z tego pierdolnika. No dobra, kolejne drzewo. Ale teraz już te swoje to ja mam tam, które z których będę pobierał. Tych już nie będę nawierzał, bo to nie ma sensu. Ale do pobierania jest sporo. Tutaj widzę drzew, piękne brzozeczki. Jest z czego ciągnąć, można by tu ustawić kurde pompę, ze wszystkich ciągnąć na raz, by co robić, ale tak się nie robi, można drzewo uszkodzić, więc trzeba pozwolić, jak to się mówi, grawitacji działać i matce naturze, będzie pięknie to wyglądało. Soczek z brzozy ma ogólnie dużo działania leczniczo, dezynfekująco, antybakteryjnie i bla bla bla, coś tam jeszcze, stąd czytałem, właściwości tam jakieś jeszcze, w ogóle to jest długi temat i tak dalej, tu pięknie będzie. Tutaj też widzę, jest ładne drzewo, więc będzie też można kiedyś. Taka uwaga do osób, które pierwszy raz będą ciągnąć sok z brzozy. Wybierajcie sobie takie, takie młode dosyć drzewo. Takie, które ma średnicę 25-30 cm wokół. Kurwa, kalosz leży. Jakaś balanga musiała być tu zarąbista. Ja takie wybieram drzewa, które już są trochę wiekowo, na przykład takie, które już na pewno ma 25 cm wokół, albo takie większe. Wiem, z nich mogę ciągnąć. Na przykład taka brzoza, już jest widać, że już wiekowa. Z tym starsze drzewo, tym ma lepszy sok. Według mnie. No dobra, to by było na tyle. I taki sok po prostu ściągamy z drzewa, nawiercając tak pod kątem otwór, rureczkę wtykając do środka, do buteleczki skapuje ten, nie wiem, pewnie ze dwa dni to pewnie będzie skapywało. Najlepiej rureczkę, jak wchodzi w butelkę, gazom kręcić, żeby syfu wam się do środka nie sypało. Co tu jeszcze dodać? I ten sok nie wymaga praktycznie czyszczenia, bo on sam jest czysty, można go pić od razu z butelki. Tylko gwint sobie przetrzyjcie, tak dla bezpieczeństwa. No. No dobra, no to życzę powodzenia.
w wydobyciu.